Tak więc witamy z powrotem. Powodem restartu, z tego co się dowiedzieliśmy, był mismatch wywołany przez jakiegoś zawodnika. No niestety, zdarza się. Kolejny restart w tym wyścigu. No, nie chcieliśmy tego, no ale no, niestety, może być, że wykrakaliśmy. Tak, no niestety. Ciekawie będzie zobaczyć, gdzie są którzy zawodnicy, kto stracił okrążenie do rywala, kto nie, ale to chyba dopiero po przejechaniu pierwszego okrążenia. No, kierowcy się już ustawiają na prostej. Do restartu jeszcze, jeśli dobrze widzę, pozostało no kilku kierowców, żeby wyjechali i wszystko będzie w porządku, będą mogli wszyscy ruszyć. Ciekawie ustawił się lider, przynajmniej na polach startowych. Tutaj ta prosta jest jako podwórka i może nie chce się po prostu stoczyć, jakiś taki sposób znalazł, żeby pozostać w miejscu i nie musieć trzymać pomocy cały czas. Ciekawe. No to teraz aktualna klasyfikacja na live timingu, to nie jest oficjalna klasyfikacja, bo to są dublowani kierowcy. No ale jak wszystko ruszy, to po kilku okrążeniach powinno wrócić do normy, tak jak było. Tak, to jest klasyfikacja, w jakiej oni po prostu stoją tutaj na tej prostej, ale widzimy, że no to rzeczywiście jako lider jest pierwszy, a za nimi z tego co pamiętam był któryś z zespołów, niech ja ich poszukam, KFZ Taylor to chyba była był. Jedynka chyba, jeśli się nie mylę. No na pewno jeden z samochód z tego zespołu. Wydaje mi się, że była to jedynka i 3 White Motorsport był trochę za nimi. Oczywiście i KFZ Taylor i 3 White Motorsport nadrobili praktycznie całą stratę do Notoxu, tyle że Notox jest na ciele stawki, a oni są na samym końcu, więc to będzie prawie pewnie strata minuty po pierwszych 2 kółkach. Tak, bo to trzeba wyprzedzać wolniejszych kierowców i zacząć dopiero gonić, więc to na pewno będzie jakaś strata. Nie duża na pewno. O, chyba kierowcy już powłączali silniki, bo widzę, że tutaj lider się już wykręci. No i tak i właśnie. Lider rusza na okrążenie formujące, zaraz cała stawka ruszy za nim. Miejmy nadzieję, że obejdzie się bez zbędnych kolizji na samym starcie. Tak, no tutaj niektórzy zawodnicy na pewno będą chcieli zyskać pozycję pod koniec wyścigu, bo zawsze to dobra okazja. Więc do jakichś wypadków może dojść. No oby nie. To moje przekonanie, żeby tak nie było. No, nie życzymy oczywiście, ale jak coś się dzieje, to zawsze ciekawie jest oczywiście. Tutaj było widać taką dużą przerwę między pierwszą grupką kierowców a kolejną. To na pewno nie pomaga tym kierowcom, którzy chcieli się zbliżyć do lidera. Tak, robią się takie odstępy spore, ale to wszystko. No, według mnie powinno być mniejsze odstępy tak. Między ten, ale... Ale to wszystko powinno się zacieśnić pod koniec, jak lider zwolni. No miejmy nadzieję, że właśnie tutaj kierowca Rony Heidnal, jeżeli dobrze wymawiam, jeżeli nie, to przepraszam bardzo, że zwolni tą stawkę pod koniec okrążenia. Tak, na czacie admini piszą, żeby przy Blanchim on zwolnić do 80 km na godzinę, tak żeby właśnie cała stawka mogła się zbić. I wtedy dopiero mamy start na prostej oczywiście po pierwszym zakręcie przeduru. Teoretycznie jeszcze przed nami powinna być godzina i 3 minuty zmagań, ale chyba z tego co już mi wiadomo, będzie to minimum przedłużone o 20 minut. Jeśli coś jeszcze dodatkowego nie dojdzie po tym restarcie, czy jeżeli admini tak zdecydują. No i widzimy tutaj stawka się zbiła. Nie wiem, czy tam nie było właśnie, czy ktoś na pobocze nie wyjechał przypadkiem. Tak, może czyli trochę aż za mocno się ściśniło. Tak, widać, tam jest straszny ścisk już. Po 3 stoją jeden koło drugiego. A więc rozpoczynamy znowu wyścig. Chociaż nie, to chyba dopiero po następnym zakręcie. Tak.
Tak, to jeszcze ten, zaraz zostanie wznowiony wyścig, więc przed nami jeszcze tak sądzę, że jest godzina polskiego komentarzu przed nami, a potem... Tak, na koniec będzie komentarz polsko-niemiecki razem. Tak, wspólny razem. No polsko-niemiecki to może nie, ale chyba coś po angielsku postaramy się dogadać tutaj z kolegami z redakcji niemieckiej. A więc chyba mamy już restart. Tak, chociaż dalej coś kierowcy wolno jadą, chyba dopiero po linii startu. Tak, od linii tam startu mety dopiero powinno się zacząć. Pojedyncza linia, więc no, zobaczymy jak to będzie na Oruszcz. No i w tej chwili już tak. Oni powinien ruszyć, tak. No, pośpieszną przewagę już ma, zobaczmy tylko, żeby po Oruszcz nic się nie działo. Oruszcz bez przejechał. Tutaj spokojnie wszystko z tego co widać. Zobaczmy na tył stawki jeszcze. Tutaj widać, że już ludzie no, będą walki. O, tutaj już nawet o wiele lepsza prędkość po wyjściu z Oruszcz. Kierowcy Ferrari. Nasz feeder tutaj się przebija. Skype'y też gdzieś tam z tyłu są, z tego co widziałem. Gdzieś koło nas powinno być. Tam widzimy jednego w tyle McLarena, a tutaj jedzie drugi już przed nami. Life timing się już w miarę trochę ustabilizował. Zamiast mamy lidera na pierwszym miejscu i podium w takiej kolejności jak było. O, tutaj już ktoś przestrzelił szykanę. Oj, tam chyba do lekkich kontaktów dochodziło. To, o, tutaj widać Mateusz wyprzedza kolejnych kierowców. A to chyba tam, jeżeli dobrze mi się zdawało, to był właśnie chyba jakiś z samochodów Skype'a, bo taki niebieski. Tak, próbowałem go znaleźć, to był ten samochód Skype'a chyba, ale tutaj już nic specjalnego się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że nie ma uszkodzeń. Jakieś światowe Ferrari też strasznie wolno. Pewnie to jakiś dublowany kierowca. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś uszkodzenia. Właśnie trzeba szybko się z tymi dublowanymi rozprawić, bo na przykład w tej chwili już lider ma 16 sekund przewagi na tych dublowanych. Tak, tak. Bo po prostu ci kierowcy, którzy byli za nim, to byli kierowcy dublowani. To nie jest współmierne z tym, jakie były pozycje. Tutaj właśnie widzimy Jorga Vogela. O ile tak to się wymawia, jak nie, to przepraszam, ale kierowcę KFZ Tyle Sensing Team 1 właśnie na drugim miejscu widzimy, że idzie w strasznym korku i lider ma czysty przed sobą, a on musi się męczyć właśnie z dublowanymi zawodnikami, zwłaszcza na tym razie. Ale sądzę, że tak czy siak ten restart tutaj temu teamowi pomógł, ponieważ to jednak lepiej mieć stratę 18 sekund na chwilę obecną niż 2 minut przed restartem. Tak, a oczywiście widzimy z tyłu zawodnika trzymać mocno sporo, to jest tak, taka pozycja. Tylko pół tutaj. Sekundy, żeby tutaj do tej walki nie zamieszali się tutaj dublowani kierowcy. I widzimy tutaj już tak, mamy Nissana z przodu, tutaj no, tu kontaktu dochodzi. Dublowani go strasznie zablokowali. No, i Free White już tak. Awansował na drugim miejscu dokładnie. Także to była ta walka, tylko czekaliśmy od ostatniej godziny. No zobaczymy teraz. Tylko się skończyłam, może miejmy nadzieję, że tutaj będzie w stanie. Gdyby się utrzymali sobie długi czas i może właśnie będzie jeszcze kontynuacja tej walki, miejmy nadzieję, bo trochę nas zawiodła, można tak powiedzieć. Tak, dosyć się wbija, tak. Na więcej oczekiwaliśmy. Ale zobaczymy, bo wykorzystał dublowanych zawodników i łatwo zyskał tu. No zobaczymy, bo tylko teraz między pierwszą trójką różnica to jest 21 sekund, więc tutaj może jeszcze, po tym starcie może dojść do różnych rozwiązań. Widzimy straszny korek jest cały czas. Trzeba poczekać trochę, aż ci zawodnicy się rozjadą. Niestety czwarty Skype już traci tutaj 3 okrążenia, więc tutaj raczej nie będzie nic już... Nic się nie stało. O, tutaj! Oj, ciasno. Zamknął mu drzwi. Widzę, że trochę niezadowolony kierowca z Nissana. Tak, ale to jest o tyle ciężka sytuacja, że... Tutaj nie ma takich niebieskich flag, bo przecież jedziemy na treningu i ciężko się czasem zorientować, czy to jest kierowca, który mnie dubluje, czy ja jego dubluję, czy to jest walka o pozycję. Trzeba mieć spotera, który szybko się orientuje w sytuacji. No tutaj widać, że próbuje zmusić tu kierowcę Lamborghini, żeby oddał mu pozycję. No o i teraz... to tyle te niebieskie lampki mogą pomagać, pierwsza dziesiątka z kwalifikacji jej ma, więc można się zorientować, że to jest jakiś szybki zespół, szybki zawodnik i on raczej... Jeśli jakiś zawodnik kręca stawki, to duża szansa, że to jest właśnie dublujące. Mamy jakieś aktualnie zmiany na innych miejscach. Pierwsza czwórka wygląda jednakowo. Wygląda na to, że już poza tym nie ma walki na to, że jadą na przykład zawodnik 8 i 9, jadą blisko siebie, ale mają okrążenie różnicy jeszcze między sobą, więc to jest tak. To nie jest taka prawdziwa walka o pozycję.
Nasz feeder dalej na 14 pozycji, tutaj się nic nie zmieniło, no ale ma okrążenie straty jednak do, żeby awansować na 13 miejsce, więc tu będzie ciężko. Tak, no potrzebny by był pech jakiś. Mówiliśmy, że któryś z zespołów miał właśnie problemy i chyba był w garażu i mówiliśmy, że feeder powinien pozycję zyskać dzięki temu, ale wzięta została klasyfikacja wyścigu sprzed pierwszego mismatchu, więc sprzed tego momentu, gdzie powyrzucały zawodników. Dobrze, że Mateusz ma tutaj ponad minutę przewagi nad kolejnym zawodnikiem, ale a z tego co widzę, zawodnika, właśnie on jest w boksie. Tak, właśnie, na 15 miejscu. Ale to nie jest jakaś kara, to słowa. Może był jakiś kontakt na początku. Po prostu, tak. Tak, bo to chyba mało prawdopodobne, żeby zespół nalał paliwa na dwa okrążenia. O tyle może być ciekawa strategia, że nie wiem dokładnie, który się kończy wyścig, ale na przykład za 5-10 minut można by zjechać do boksu i już pojechać do końca, a przynajmniej nie jechałoby się w tym parku. Jeśli jakiś zespół na to wpadnie i przynajmniej trochę czystego powietrza mieć, można by jakieś dobre czasy robić. No, to może być jakiś ten, tylko że też właśnie nie wiem, ile do końca mamy wyścigu w tym momencie. Tak, ciężko się tutaj trochę zorientować z tego live timingu. Wydaje mi się, pisze, że jest godzina i 13 minut do końca. Jeśli to jest prawda, wydaje się, że tak to jest. To może być realny czas do końca, jaki został przewidziany. Tak. To ale wydaje mi się właśnie tak za 5 minut, powinno, jeśli ktoś zjedzie, to powinien dać radę. Może nawet teraz, jak któryś z samochodów ma jednak trochę większy zasięg, to powinno się udać do mety dojechać. No, lider pokonał w tym momencie 458 okrążeń. No, żeby minąć barierę 500, trzeba no, przejechać jeszcze te 42. No, może być myślę, teraz że już nie ciężko. Da rady, 42, tak, niestety ten restart dużo. Chyba popsuł właśnie to, że kierowcy mogli pokonać ponad 500 kółek. Z tego co liczyłem, to właśnie 4 godziny dało się nawet 600 parę kółek przejechać, ale no, mieliśmy sporo czasu. Spokojnie powiedziałem, że z 2 godziny nawet straciliśmy na ten start. Więc tak, to jednak jest sporo okrążeń w plecy. Widzimy, że oglądamy teraz oczywiście zespół na trzecim miejscu i już 2,5 sekundy tracą do 3 Wide Motorsport, więc ta walka jednak chyba polegała tylko na tym jednym zakręcie. A co się stało z naszym simracing.pl? Spadł na 28 miejsce. Z tego co pamiętam, było chyba wyżej. Wydaje mi się, że byli mniej więcej tak na tym miejscu, chociaż nie wiem. Mi się wydawało, że byli gdzieś w okolicach 22 miejsca. Poprzednio, jak patrzyłem na live timing. Widzimy jadą bez żadnych problemów, więc może wcześniej jakieś problemy zauważyliśmy, nie zauważyliśmy. No może tutaj ciężko musieliby mieć jakieś sporo uszkodzenia, bo tam są już straty liczone w okrążeniach, więc to musiałoby może być tego, może to jakieś moje niedopatrzenie, może źle spojrzałem akurat na pozycję. No i co tutaj się dzieje z stratą na pierwszych dwóch miejscach? No, FreeWide widać jest szybszy od KFZ Taylor. Tak, ale FreeWide już traci 26 sekund do lidera. No nie, tak. Jest to strata minuty, tak jak przewidywałem, ale no jednak 26 sekund to już. Ale jest jaki czas na poprzednim okrążeniu właśnie wykręcił Notox? Tak, 22.18.2 to jest naprawdę już. O, czysty tor przed sobą. W tej chwili mogli założyć na przykład już bardziej miękkie opony. Nie wiem, czy daliby radę dojechać do mety. Może by im się udało. Może próbują pobić rekord to wrażenie. Jedynym kierowcą, który zbliżył się do tego czasu, jest to Roma Ljubczyk z Ecurisi Motorsport, jedąc na 8 miejscu, 2.18.8. Jeśli można powiedzieć, że 60 sekundy to się zbliżyć. Tak, ale no idę jak zejść na 2.18 to już jest spory wyczyn. Szczególnie jak się jedzie właśnie w korku, a tutaj widzimy, że jedzie za drugim zespołem Notoxu. A nasz lider komfortowo sam na czystym torze, żadnych problemów, byle do mety. Tak, żeby nie było uszkodzeń, żadnych disconnectów i tak, nim na pewno jakoś specjalnie ten raz tak nie był potrzebny, bo zawsze to większe ryzyko. Jeśli liderem startuje się jako pierwszym z czoła stawki, to jednak jest trochę łatwiej.
Czysty tor, można od razu zacząć kręcić okrążenia świetne. Poprzednie okrążenie też 2.18.326, więc tak, bardzo naprawdę lubię. Przycisnął ładnie. No tyle jeszcze mieli komfortową sytuację, że praktycznie całą stawkę mieli między sobą a drugim, trzecim zawodnikiem, więc nie musieli się bać, że stracą pozycję przez jakiś błąd. Tu strasznie równo jedzie Rony Hichnal. Pierwszy sektor 38.661, to jest minimalnie gorzej od najlepszego pierwszego sektora ustawionego dwa okrążenia temu. Tak, bardzo regularnie to kółka kręci i bardzo szybko, co najważniejsze. Tego co pamiętam, to Matti taki pierwszy sektor wykręcał, kiedy jechał w tunelu aerodynamicznym za kimś na pierwszym sektorze. Tak, wydaje mi się, że on jednak tutaj boostuje i ciśnie na maksa właśnie, żeby pobić rekord tego obrażenia. Ale Free White lepszy pierwszy sektor od lidera. Minimalnie, ale jednak. Możliwe, że samochód jest po prostu lepszy, ale bo na przykład ostatni czas okrążenia był sekundę 300 gorszy. No tak jest, z tego co zauważyłem w kwalifikacjach, to jest bardzo dobry w drugim sektorze. No zaraz zobaczymy, jak skończy tutaj kierowca właśnie na toksu drugi sektor, jaki będzie jego czas. Większość zawodników w pierwszym sektorze robiła podobne, nawet minimalnie lepsze czasy od Notoxu, ale w drugim sektorze już te straty były spore. Minutę 2, 162 tysięczne to też jest kilka setnych gorzej tylko od najlepszego czasu w drugim sektorze. Zobaczymy, jaki będzie końcowy rezultat. Tak, jakieś 18.300 powinno być na pewno. No bardzo równe kółka po prostu, no... Wielki szacunek dla tego kierowcy, dla tego zespołu, że potrafią tak długo jechać w tak równym tempie. No i mamy 18.100 nawet. Trzeci sektor bardzo dobrze mu wyszedł. No jestem ciekaw, czy uda mu się na 2.17 zejść. No ja obstawiam, że minimalnie, ale zejdzie. Przy ogromnie szczęścia, gdyby tunel złapał w dobrym momencie za jakimś dublowanym zawodnikiem, to powinno mu się udać. No jeszcze trzeba wspomnieć pewnie, że teraz ma zatankowany samochód, więc może trochę jak zejdzie mu tego paliwa, może będzie tak, jeszcze szybszy. Chociaż nie zawsze tak to działa, bo wczoraj się ścigałem tym modem Porsche, to tam trochę jakiś cięższy samochód to jest nawet szybszy od tego lżejszego, no ale... Tutaj z tego co zauważyłem, jak jest lżejszy, to się jedzie szybciej, tak powiedzmy pół sekundy na obrażeniu. Ale na przykład jeśli założył bardziej miękkie opony, to mogą mu się zużyć i ten lżejszy samochód dużo mu nie da. No dokładnie. No kolejny pierwszy sektor. No praktycznie taki sam jak ostatni. Tak, no jest regularność to do setnych jest liczona. Regularny do bólu. No, a widzimy na drugim miejscu 3 White Motorsport. To jest duża strata. Kolku za naszym liderem jedzie cały czas. Za nim jedzie Skype. Jedynka z tego co? Nie, to jest chyba dwójka. No i strata rośnie teraz, już zaraz będzie 30 sekund. Tak, tutaj cały czas traci czas, musi mijać dublowanych zawodników. Tak, nasz Skype'ik właśnie widać. Jadąc z McLarenem. Tak, to jest siódma pozycja. Mamy w boksach Skype'a jedynkę. Ciekawe co to, się stało. No właśnie, to jest chyba nieplanowany postój w tym momencie. Tak, chyba że stosują tą strategię, o której ja mówiłem, ale no a ciekawe, to, bo oni, to oni może mają być... Oni nie mają dużo do zyskania, bo oni tracą po kilka okrążeń z przodu i z tyłu. Więc... Oni są jednym z nielicznych, którzy rozumieją nasz język na tej transmisji. Więc być może. Ale tutaj komfortowo właśnie, bo dwa okrążenia z przewagi nad kolejnym. O, i tu jeszcze jakiś lag. Ale... Tak, to był tylko lag gry. Całe szczęście. Chyba wszystko działa. No, miejmy nadzieję, że na tym paliwie uda im się dojechać już do mety. Ale niczym tutaj... Tak, wydaje mi się, że to powinno być wykonalne. Zostało godzina i 5 minut, a właśnie jeździło się po godzinę i parę minut. Niczym raczej nie ryzykują. Strasznie ich tu laguje. No właśnie, tutaj jakieś duże lagi mają. Ale niczym nie ryzykują, bo tutaj strata do trzeciego kierowcy już jest znaczna i również przewaga nad kolejnym też. Tak, oni mogą sobie pozwolić nawet jak jakiś wypadek, to nie powinni stracić pozycji. No i Notox
No, cały czas zbliża się do tej bariery przekroczenia 2 minut nie 18 sekund. Nie dużo mu zabrakło. 0,45. Tak, 0,45 robi. 45 tysięcy mu zabrakło. Piętny drugi sektor. Chyba był... No i trzeci również, tak, bo to są genialne czasy. No nikt w drugim sektorze nikt nie potrafi się zbliżyć do Notoxu z takimi tak, czasami. Tak, właśnie tak jak mówiłem, trzeci sektor też ma bardzo dobry. Trzeci sektor, gdzie tam są tak naprawdę... Jest Blanchimo i jest ostatnia szykana, takie zakręty, w których się odejmuje. I pojechał 0,7 lepszy od drugiego zawodnika. Dopiero kierowcą, który zbliża się do tych czasów w trzecim sektorze, do Notoxa, jest Roma Ljubczyk na 8 pozycji, 37500. A my tutaj się dowiedzieliśmy, że Skype był w pitach, ponieważ urwali splitę. Ale raczej nie powinno ich to nic kosztować. No, miejmy nadzieję, że nie. No, ale to powinno już tak, powinni dojechać na tym do mety, jeżeli nie będą mieli żadnych przygód. Tak, mają taką przewagę, że... No, teraz się trochę zmniejszyło, ale to i tak jest ponad okrążenie przewagi. Widać, że musiało tam dojść do jakiegoś kontaktu. Nie widzieliśmy żadnych większych wypadków, tak jak miało to miejsce na przykład przy restarcie w nocy, gdzie tak jak mówiłem, był wypadek na wyjściu z rusz. Tutaj obyło się bez większych karaboli, ale jednak jakieś drobne kontakty tam były widać. Może jakieś najechanie czy coś na poprzedzającego kierowcę? Tak, dużo dublowanych szybko hamują, może niespodziewanie i łatwo się zagapić. I mamy historyczny tak. Czas. 2.17.919, więc no może jeszcze nawet z tego coś urwią, bo no tempo w tym momencie mają fenomenalne, z okrążenia na okrążenie jadą coraz szybciej, no jedzie coraz szybciej Rony Hichnal. Tak, paliwa coraz mniej, jednak naprawdę się poprawia, a jeszcze przez kilka okrążeń powinien mieć czysty tor, więc no, jest miejsce do poprawy jeszcze chyba. No i to jest jazda non-stop, bez problemu, 2 sekundy szybciej, no teraz może sekundę akurat szybciej od drugiego kierowcy, ale od reszty bezproblemowo 2 sekundy szybciej na każdym okrążeniu podąża ten zespół. Więc tutaj przewaga jest kolosalna. Ciekawe jest to, że z tym czasem praktycznie w kwalifikacjach byliby w pierwszej dziesiątce. Niedużo by im zabrakło, 1/10 gdyby był lepszy, to byliby w pierwszej dziesiątce w kwalifikacjach z tym czasem. No to widać ich, jaki mają potencjał. A jeśli, tak jak wspominałeś, jeżeli jadą na mniejszym buście niż 3, no to już naprawdę wielki szacunek. Ciekaw jestem, kiedy zjadą do boksu. Ciekawe, czy komuś się uda przejechać bez pit stopu. Wydaje mi się, że nie, ale... A które samochody mają największy bug? Wiesz co, nie wiem, ale te samochody są tak dostosowane, że jeśli któryś ma większy bug, to ma też większe spalanie. One są tak zoptymalizowane, żeby... Nawet mimo różnic w bugu, żeby mniej więcej ten sam dystans przejeżdżać. A, no widzisz. Ale wiadomo, na tym torze nie były chyba optymalizowane, tylko na Silverstone, z tego co wiem, i zawsze jakaś różnica mogła być. Zawsze może na przykład kwestia setupu też może być, może ktoś oszczędzać paliwo. Akurat tutaj w przypadku Notoxa, jeśli oni na przykład nie oszczędzają paliwa, a drugi Freewide tak jedzie i oszczędza, jeżeli na przykład oni nie zjadą do boksu, no to na samym końcu może być ciekawie, ponieważ no, zjazd do boksu będzie kosztował bardzo dużo. Tak, powiedzmy, że no, zjazd do boksu nie będzie tam już zmiany opon na pewno na ostatnie kilka minut i nie będzie pełny baklany, ale no, może kosztować z minutę spokojnie. Więc jeżeli tutaj Notox nie wypracuje sobie jakiejś odpowiedniej przewagi, a zamierza jeszcze zjechać do boksu, to może mieć tutaj problemy nawet z utrzymaniem drugiego miejsca, ponieważ KFZ Taylor ma tylko 6 sekund straty do wicelidera. Jak na razie z tym tempem, to tak, mogą mieć problemy, ale myślę, że to troszkę za dużo jest jednak do przejechania na jednym baku. Gdyby to było tak 10 minut mniej, to byłoby to wykonalne. No zobaczymy, jakie będą rozwiązania. No i kolejne okrążenie Notoxu 2.18.157, to tutaj no, z pół sekundy różnicy między kolejnymi okrążeniami ten zespół nie schodzi. Tak, taki na przykład KFZ Taylor 1 na trzecim miejscu robi, na tym okrążeniu zrobił 2.24, na poprzednim zrobił 2.19.8 i to jest właśnie jeden z lepszych czasów w stawce, a to i tak jest sekundę 700 gorzej od liderów. Dokładnie. Masz Mateusz też sobie całkiem nieźle radzi, 2.19.200 zrobił na ostatnim okrążeniu. No całkiem niezły czas. Tak, bardzo dobry czas.
Ale chyba najlepszy czas okrążenia teraz w wyścigu to był chyba na 2.18, z tego co pamiętam. Mówisz o widerze, czy... Tak, o naszym. Nie, wydaje mi się, że nie zrobiliśmy 2.18. 2.19 jest to, wydaje mi się, zrobiłem na poprzednim zdjęciu. Wydaje mi się, że to jest najlepszy czas. W każdym razie nie ma nawet porównania z Botoxem. No nie ma, niestety. Szkoda, no ale z takim tempem, bez tych problemów, też bym mógł się znaleźć w czołówce. Moglibyście mieliśmy jechać takie plany, że jeśli nie będziemy w punktach, to moglibyśmy się trochę spróbować zrobić to nasze przechorzenie w takim bardziej ustawieniu kwalifikacyjnym. To byłoby spokojnie wykonalne, ale w tej chwili jedziemy na 14 miejscu w punktach, więc raczej to nie powinno. Nie opłaca się. Ale z drugiej strony mamy okrążenie przewagi nad zawodnikiem z tyłu, więc można by nawet spróbować. No może na tym jednym pit stopie, który będzie ewentualnie przed tym, to założyć super softy, nalać kilka litrów paliwa i... Tak, dokładnie. Ostatnie okrążenie Notoxu 2.17.991, więc już drugi czas poniżej 2.18. Minimalnie gorsze od tego wcześniejszego, ale udaje mi się schodzić. To jest, ja bym powiedział, że to jest dużo gorszy czas od tego najlepszego, porównując z jaką regularnością oni jeżdżą. Hello, friends. Hello, hello. So, now we have a new record here with restarts. I believe it was six restarts or so. Oh my god. Yeah. My nerves are. Yeah. I have no nerves anymore. Sebastian the same, and I hope we will see no further problems anymore. And yeah, I will come to you. We have to go now 1 hour 57 minutes from now on, and I will come to you in the last 30 minutes, and then we will make the comments for the last laps. Okay. Okay. Yeah, okay, no problem. Waiting for you. Yeah, okay. Guys, thank you very much for your help and for your broadcast help, and yeah, very great. Thank you very much. No, to koledzy... Wracamy do, tak. Tak, koledzy nie wiem, co wiedzą pod koniec. Tak samo na Lemo było, tylko wtedy był chyba jeszcze hiszpański komentarz i właśnie też razem komentowali na koniec, z tego co pamiętam. A może jeszcze się pojawią ci koledzy, którzy przyjmowali transmisję po nas? Tak, właśnie, bo tutaj północą. Też był przecież hiszpański komentarz. No ciekawe, na razie nic nie słyszeliśmy o tym. No i w jakimś takim całkiem niezłym towarzystwie będziemy komentowali samą końcówkę. A wracając do wyścigu, dużo nam ta rozmowa nie zajęła, nawet nie całe okrążenie. Notox pokonuje kolejny lap. Zobaczymy, trochę gorszy czas. A czy mamy teraz jakieś walki na torze bezpośrednio między kierowcami? Właśnie wydaje mi się, że nie ma. Wszędzie są dosyć sporo wnety. No cały czas czas za tej jedynka jedzie 6 sekund, za 5,5 za 3 white, ale tam... Ale oni jedą równo stosunkowo, tak. Więc ciężko będzie w najbliższym czasie oczekiwać. No być może jakiś błąd, to będziemy obserwować. A tak z reszty stawki to też 5 sekund różnicy jest między trójką kierowców jadących na miejscach 17, 18, 19. Ewentualnie też może być jakaś walka w najbliższym czasie. Tak, oni wszyscy jadą na jednym okrążeniu, bez postrzeżenia, ale są jeszcze duże te przewagi, 5 sekund między nimi jest, ale... Może tutaj dojść do jakiejś interesującej walki. No chyba tylko właśnie ta trójka jest najbliżej siebie, a reszta część stawki już ma znaczące różnice między sobą.
Do tego robią bardzo równe czasy, więc będzie ciężko tutaj nadrobić tą stratę, chyba że ci dublowani zawodnicy się tutaj do tego włączą. No tak, no być może, no zobaczymy. Coś się jeszcze ciekawego na torze innego dzieje poza tym. Kolejne okrążenie na Toksu, tutaj jeszcze lepszy czas trzeciego sektora w tym momencie. 37.253 to jest chyba rekord tego zespołu w tym sektorze. 0,1 sekundy lepiej pojechany sektor od najlepszego okrążenia. Widać, nie poddaje się oni cały czas i stara się, minimalnie popsuł poprzednie sektory, dlatego czas jest minimalnie powyżej 2 minut 18 sekund. No ale nie wiem, ile okrążeń już mamy po restarcie. No, z 5-6 chyba na pewno. No, nawet więcej chyba. Ale chyba poza jednym czy dwoma takimi na początku minimalnie wolniejszymi, to no tutaj Rony cały czas podąża z takimi czasami, że... No nie ma konkurencji w tym momencie dla niego niestety. Nie ma. Sporo zawodników schodzi na 2.19 teraz. Właśnie większość z czołówki, ale nawet na 2.18 nikomu się nie udało zejść, a ja on potrafił na 2.17 zejść na. Już 37 sekund przewagi nad tym liderem. Niestety, takie marki tylko opozycje mamy, na przykład jak tutaj zawodnik Equire z Simu Transport AMR jedzie 1,5 sekundy ze zawodnikiem LSF Racing, ale jest to okrążenie i 1,5 sekundy straty. A Skype 2 też jedzie z całkiem niezłymi czasami, ostatnie okrążenie 2.19.443 i traci tylko 11 sekund do 6 Row Sim Racers. Tak, a Skype 1 z drugiej strony robi bardzo wolne czasy, 2.23 na ostatnim okrążeniu. Tak, właśnie. Widocznie no ten nawet... uszkodzony speaker nie do końca naprawiony. Chociaż tak, to Skype 2 był uszkodzony speaker. Widocznie nie do końca został naprawiony w pitstopach, albo po prostu nie chce już ryzykować może. No i strata 5 zespołu do naszego pierwszego Skype'a to już tylko jest minuta 7 sekund. Tak, a mieliśmy chyba dwa wrażenia przewagi, więc tutaj jeszcze. Tak, nic ale nie jest. Miejmy nadzieję, że nasz Skype nie będzie musiał już odwiedzać boksów, a. Trzeci samochód KFZ Taylor będzie musiał jeszcze zjechać po paliwo. Więc miejmy nadzieję, że tutaj wszystko się utrzyma tak jak jest. Jestem ciekaw jak to wyjdzie, bo... Którzy zawodnicy zjadą, a którzy nie. Bo może dojść do ciekawych zmian jeszcze w końcu. W sensie na przykład któremuś z pierwszej trójki uda się nie zjechać. No to może być naprawdę bardzo ciekawe. Ile tam mieliśmy do końca? W tej chwili do końca pozostało 51 minut. Aha, tu faktycznie. Nie zauważyłem. Jeszcze niecała godzina ścigania przed nami. No i potem... Dosyć ciekawie to wszystko wyszło, bo pierwsza trójka cała na tym samym okrążeniu i nawet straty są dosyć małe dzięki temu restartowi po 24 godzinach, to taka dosyć niespotykana rzecz. No, może jeszcze, może będą jakieś zmiany, miejmy nadzieję. O, no, teraz słabsze okrążenie Notoxu, 2.18.391, no, po prostu tak, zawiedli mnie teraz. Dokładnie, to i tak jest. To jest tylko 0,6 szybsze od reszty stawki okrążenie, niestety. No. Bardzo, bardzo słabe okrążenie tutaj. Musiał być jakiś błąd albo dublowany kierowca, bo... Tak, ewidentnie stracił na tym bardzo. Tak. Giorgio Vogel nie poddaje się cały czas i próbuje gonić zawodnika Tri-Ride Motorsport. 40 na ostatnim wrażeniu ta przewaga się tak utrzymuje w granicach 5 sekund. Widać, że nie ma aż tak dobrego tempa, żeby nawiązać tutaj walkę. Ale gdyby nie dał się wyprzedzić na tym restarcie, to miałby szansę się utrzymać, patrząc po tempie. Tak, tak. Może jeszcze się dogonią. Może będzie coś jeszcze ciekawego tu między nimi.
No, Mateusz się trochę podkręcił teraz tempo 2.20. Ale... Tak, widzieliśmy wcześniej, że wchodził na 2.19 nawet, ale teraz no, nie wygląda na to. Tutaj widzimy go na dole ekranu, nie wygląda na to, żeby w korku jechał. O, no, on taki utrzymuje spokojne tempo na razie. Bardzo wolny czas okrążenia miał na... Aha, widać, że utknął za jednym ze Skype'ów. Tak, Skype'em teraz tak. Chyba. Za Skype'em dwójką, przepraszam. No, a Skype dwójka, bardzo no i ostatnie okrążenie całkiem niezłe. Tak, bardzo wolny czas okrążenia zrobił zespół LSF Racing. Widać, że tracą. Tutaj mamy Shrike Motorsport za nimi, tylko będzie dublowany właśnie. Może jakiś błąd się przydarzył. Właśnie ciekawe, czy to jest błąd, czy to jest jakieś poważniejsze uszkodzenie. Kocylidę ma ponad okrążenie przewagi chyba na... Jak nie dwa okrążenia ma z warunkiem z tyłu, więc chyba nic nie zakaże. A w tym momencie kierowcy pokonali już 469 okrążeń, zaraz będziemy mieli 470. I do przekroczenia bariery 500 zostaje 30 okrążeń. Nie, to nie jest wykonalne, jeżeli liczyć ten czas, który mamy do końca. Tak, to jest. Biorąc na dwa, a czas okrążenia to jest jeszcze więcej niż 2 minuty. Tak, przejechanie 50 okrążeń to mniej więcej jest 2 godziny. Więc... Zabraknie, tak można powiedzieć, że no 20 minut zabraknie, żeby przebić tą barierę 500 okrążeń. No szkoda. A to zawsze taki miły akcent, jakby jak najwyżej, żeby przejechać jak najwięcej okrążeń. No a tak właśnie jak Luz mówił, chyba rekord restartu wpadł, więc... Tak jest. Czasu na nich stracone zostało. A czas się, jak to powiedzieć, nie dodaje, tak, tylko zostaje. Tak jak jest restart, to czas nie zostaje z wyścigu wydłużony, tylko po prostu zostaje zabrany z wyścigu. Tak, po którymś tam restarcie jeszcze wczoraj, przed godziną 24, wyścig został skrócony do 18 godzin do końca. Tak sądzę, że tam zostało stracone minimum z jedna godzina. Tak, no to wszystko jest tak, jak to powiedziałem, to więcej zostało stracone, bo jednak strasznie dużo czasu zajmuje ustawianie zawodników na proste, tak jak widzieliśmy tutaj na przykład na tym ostatnim dostarcie. Tak, to jest właśnie bardzo czasochłonne. Wszyscy zawodnicy mniej więcej podobne czasy robią. 2.20, 2.19, nikt jakoś, przynajmniej na tych okrążeniach, nie jest mniejszy. Nie licząc Ace Racing, który zrobił 2.35, co jest bardzo wolnym czasem, 15 sekund wolniejszym. To wygląda na to, że... Nie, to by musiał być jakiś błąd teraz, tak, bo teraz już trochę lepsze okrążenie. Tak, to wygląda na to, że jedzie normalnie. Ale, no, tak jak właśnie zauważyłeś, że wiele kierowców, wiele samochodów schodzi z czasem bliżej 2.20. Zastanawiam się, czym to jest spowodowane, bo wcześniej aż tak nie schodziło. Nie wiem, czy się zawodnicy teraz testują i mają to rozjechać, czy są jakieś lepsze warunki na torze, no bo... No właśnie, takie zagadkowe trochę. Bo w nocy to wiadomo, czas okrążeń był ogólnie słabsze trochę. Tak można liczyć nawet po sekundę, chociaż dla niektórych to nie miało znaczenia. Tak, mi na przykład samochód się lepiej w nocy wychodził, ale czasy były delikatnie wolniejsze, tak czy tak. Ale w pierwszej części wyścigu, kiedy jeszcze było widno na samym początku, to chociaż kierowcy też nie schodzili na jakiś super ekstra czas okrążeń, dopiero teraz te warunki jakby się poprawiły. Widzimy, Romali uciekł na ostatnim okrążeniu, zrobił 2.18.500 czas, bardzo dobrym wynikiem. Trochę mu brakuje, żeby pobić Roniego, ale jest, nie licząc właśnie Toxa, to jest najszybszym zawodnikiem na porze. Tak, właśnie, no tutaj no, minimalnie gorzej właśnie od Toxa pojechał Roma. No 1/10. No ale jeśli można mówić o słabych czasach Toxa, to właśnie w tym momencie są. Nie potrafi się już teraz jakby zbliżyć w kolejnych okrążeniach do swoich rekordów. A tutaj mamy walkę o pozycję. O pozycję 18 jest to zespół Low Sim Racing z PRL 2 z właśnie zespołem Witchwood. A to tak. A nie, to nie jest o tym, co wspominałem wcześniej. Ale ja chciałem powiedzieć, że Notox znów pobił rekord w drugim sektorze.
schodząc z minuty dwóch sekund. Widzimy z tyłu kierowca Chewite Motorsport, będzie zaraz wyblował, tutaj może być jakaś szansa, może wykorzystać kierowca Mercedesa. No Mercedes ogólnie jest szybki, zobaczymy czy może do hamowań, do szykany uda się zbliżyć. Tak, mówiliśmy wcześniej, że on jest bardzo szybki w linii prostej, więc powinien być. Teraz już jest stosunkowo blisko. Tak, ale no tutaj to nie ma za bardzo jak, widzimy, jest nawet za blisko. Musiał trochę chyba za wolny, tak. On będzie chyba przypuszczał tutaj szybciego kierowcę, tak, już. Tak, widzimy, puścił. Tak, może tutaj będzie próba ataku dopiero na po oróż. Jak kierowca poprzedzający go będzie musiał zdublować kolejnego rywala. Tak, no teraz kierowca Wichuda musi to zrobić tak umiejętnie, żeby za dużo czasu na tym nie stracić. Szczególnie, że on też pewnie nie chce stracić dużo czasu, bo tylko 4,5 sekundy traci do kierowcy R4 Motorsport. Oni są wszyscy na tym samym okrążeniu, jak już wcześniej o nich mówiliśmy, robią prawdopodobne czasy, więc... Tak. Jakaś drobna przewaga tutaj może zyskać pozycję. No, Anotok zwrócił do swojej formy 2.17.972. To chyba już jest czwarte okrążenie poniżej 2 minut 18 sekund. W boksach mamy zespół LSF Racing. Tak. Z pozycji 11, ale wydaje mi się, że nie powinni tutaj stracić ani zyskać pozycji. Tak, to ci, co tak stosunkowo wolne tempo prezentowali przez chwilę. A widzimy jeszcze tutaj kierowca Wichuda nie puścił Issana. Widać, że kierowca Triwet Motorsport już trochę się niecierpliwi chyba. Szczególnie, że tam z tyłu jest goniony przez Jorka Wojela. Tylko 6 sekund jest za nim. Może teraz, tak. A teraz tutaj komunikacja światłami bardzo pomaga. Od razu wiadomo, o co chodzi. To mi ciężko stwierdzić, czy świecące się światła są powodowane frustracją, czy chęcią tak, przypuszczenia. Tak, ale zazwyczaj to pomaga jednak. No i tutaj widać, jak już Mercedes zbliżył się do BMW. Więc może już bez dublowania będzie mogła zostać nawiązana walka pod koniec okrążenia na hamowań szykany. A teraz będzie znowu bardzo blisko, więc może się udać. Teraz musimy tylko dobrze przekać Blanchimont, żeby nie był za blisko, najważniejsze. No trochę słabsze są te zakręty w wykonaniu Mercedesa, no tak. Ale zobaczymy, może opóźni to hamowanie. Nie, bo nie będzie ryzykował. Chyba jest za daleko. Opóźnione, ale jednak to było ciut za daleko, może będzie próbował teraz po... gdyby miał do pierwszego zakrętu. Ale no widać, że całkiem niezłe to wyjście miał teraz. Chociaż ciut się ślizgał, ale było też stosunkowo szybkie. Chyba będzie do pierwszego zakrętu próbował i... No powinno tak, mu się to udać na wewnętrzną. Bez problemu. No i chyba drobny kontakt. Ale lepsze wyjście będzie miał BMW. No, zobaczymy, kto nie odpuści do róż. Chyba jednak Mercedes, ale zobaczymy, czy może BMW utrzyma się w tym tunelu. Ale jest chyba trochę za blisko, wydaje mi się. No ale zobacz, się zbliża. A, jest za szeroko. Nie, za tak. Trochę zły kąt wejścia w Oruś i już strata szans na wyprzedzenie. No, musiał zaryzykować, bo w tej sytuacji tak czy tak był tam. Mamy zespół RML Racing Team 1, jedzie tylko 1,5 sekundy za zespołem Independence Team Racer 1. To jest też walka o pozycję, jest na tym samym okrążeniu. I na ostatnim kółku był 2 sekundy i 30 szybszy. No zobaczymy, czy nie dojdzie tutaj do jakiejś walki pomiędzy byłym liderem wyścigu a kierowcą jadącym na 10 pozycji w tym momencie. A Notox już wypracował sobie przewagę nad drugim Free White o 43 sekundy. Z kolei Free White utrzymuje przewagę około 6 sekund nad KFZ TL24. Tak, no w takim tempie to nawet jeśli Notox zjedzie, to utrzyma to prowadzenie. Jeszcze 40 minut zostało do końca, a cały czas jadą mniej więcej sekundę na kółku szybciej. So, I'm back now. And we will make a short break here in the broadcast, 1 or 2 seconds, so that we can broadcast the last 40 minutes in one record file and recorded file, and
Yeah. Please, all spectators, hold the line. we will be back in maximum 5 seconds.